To właśnie z myślą o przyszłych pracownikach firma Terry Poland zorganizowała spotkanie informacyjne w PWSZ-cie. To tam w Instytucie Technicznym kształcą się osoby z potrzebnymi umiejętnościami. Naturalne dla nas jest to, że będziemy zachęcać do współpracy i będziemy współpracować z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, jaka znajduje się w Sanoku, i również ze szkołami średnimi, o profilu technicznym, które tutaj się znajdują, tak aby zbadać rynek pracy, aby wyselekcjonować potencjalnych kandydatów, no, którzy mogliby zasilić zakład, jaki będziemy otwierać w Zakuszu. Technika z miesiąca na miesiąc idzie do przodu. Dlatego też ci, którzy wybrali kierunki techniczne, są przekonani, że ze znalezieniem pracy będzie im łatwiej. Wszystko się zmienia praktycznie w każdej gałęzi techniki. Teraz wprowadzana jest automatyzacja, także roboty i to wszystko, to niedługo zastąpi człowieka, a ktoś to będzie musiał jednak obsługiwać. Myślę, że kierunki inżynierskie, a zwłaszcza ten, który ja wybrałem, czyli kierunek elektryczny, automatyka i podobne kierunki, są bardzo przyszłościowe, bo wszystkie firmy idą ku automatyzacji produkcji. No a co się z tym wiąże, potrzebują ludzi, którzy się na tym znają. Humanistów chyba mamy, jeśli nie za dużo, to już dosyć, a brakuje ludzi z technicznym wykształceniem, zwłaszcza przy najnowszych technologiach, gdzie potrzebni są programiści, operatorzy maszyn sterowanych numerycznie. To są właśnie nasze kierunki. W pierwszej kolejności firma Terry Poland poszukiwała liderów produkcji. Blisko 500 osób walczy teraz o 20 stanowisk pracy. W styczniu wybrane osoby będą rozpoczynać szkolenia. Przedstawiciele firmy zapewniają, że wykształcenie techniczne nie jest konieczne. Ważne jest dla nich podejście do pracy. Będziemy szukać osób, które będą chciały się rozwijać, które będą chciały uczyć się nowych rzeczy i które będą angażować się w pracę, jaką im powierzymy. To będzie głównym kryterium, jakie będziemy brać pod uwagę, wybierając pracowników do naszego nowego zakładu. Kolejny konkurs na stanowiska pracy będą ogłaszane już wkrótce. Na pewno z końcem wiosny będziemy, jeżeli wszystkie prace konstrukcyjne przebiegać będą z harmonogramem, zgodnie z planem, jaki przyjęliśmy, na pewno z końcem wiosny będziemy już rozpoczynać rekrutację na stanowisko operatora linii produkcyjnej. Możliwe, że jeszcze w grudniu pojawią się ogłoszenia dotyczące rekrutacji na kilka stanowisk kierowniczych, jakie również w tym zakładzie przewidujemy. Będzie to kierownik działu produkcji, kierownik kontroli jakości, osoby, które będą odpowiedzialne za utrzymanie ruchu i logistykę. W sumie w Terry Poland pracę znajdzie około 250 osób. Zakład ma powstać do października przyszłego roku.